Siema ze strony Strixkła, to jest Mergan. Ogólnie polecam tą grę. Dlaczego? Zobaczcie. My tutaj mamy ogólnie sobie ubranka, no takie fajne, i powiecie: Kuba, to jest przecież jakaś bezsensowna gra. Po co nam ją polecasz? Numer jeden. Bardzo dobrze się w nią gra, gdyż zobaczcie. Tutaj mamy sobie taki pistolecik i jest to gra na refleks, czyli jak chcecie poprawić sobie refleks albo chcecie sprawdzić swój refleks, to ta gra jest idealna na to. I tak samo jest to vlog, więc myślicie, a chyba już takie wkleju tutaj, o, będzie, bo myśleli, o, może Kuba reklamuje tą grę. I dlatego ją zareklamował. Nie, po prostu mówię, że to jest zajebista gierka. I chciałem powiedzieć o tym, co się przez ten tydzień działo. Pewnie będzie was to nudzić. To tak, zamówiliśmy figurki Funko Pop. Chyba, nie wiem, czy są już zamówione, muszę się zapytać. Ustaliłem, że na święta. Nie. Na święta Bożego Narodzenia dostanę terrarię. Ach, super. Albo może wcześniej. Dobre memy. I chciałem tak samo powiedzieć, że poza zamówieniem. A właśnie, miałem powiedzieć, jaki Funko Pop dostanę. Dostanę Projection z Bendy and the Ink Machine. Dostanę takiego śmiesznego jeżyka z Fantastic Beast, czyli fantastyczne zwierzęta. Co jeszcze dostanę? Jakiego popa? Dostanę Deadpoola Bedtime. Więc no. Jak nie wiecie, co to są popy, wpiszcie sobie pop, jakaś nazwa. Tylko ostrzegam, jeżeli macie na przykład w moim przypadku jakieś fajne anime typu Black Bullet, tylko daję przykład. A właśnie, Bullet. To nie będzie takich figurek, tak samo jak z Overlorda, więc jeżeli napaliliście się, ej, może będą Funko Popy z, na przykład, nie wiem, z jakiejś serii, to nie wszystkie są. W ogóle zgadnijcie, jaki synonim ma Zenyatta, czyli, bo tam jest figurka Zenyatty z Overwatcha, to jaki on ma synonim? Żenada, Zenyatta, Żenada, no, prawie się rymuje, prawie. Prawie to znaczy prawie. Co w tym vlogu mówię? Ach, ogólnie mógłbym wstawić jeden obrazek i mówić, co się przez ten dzień działo. Ale nie odczuwam takiej potrzeby. Bo po co mam odczuwać jakąś potrzebę, skoro dla was coś nagrywam? W ogóle jutro nie idę do szkoły. Rahe! I zgadnijcie dlaczego. No, jak zgadniecie, to zgadniecie. Ogólnie dzisiaj musiałem pójść do domu, bo hehe, ćwiczę na WF-ie i nagle zgadnijcie co. Ej, proszę panią, bo mnie brzuch boli, głowa boli i ogólnie się źle czuję. No, jak zwykle. No, to nie było niestety kłamstwo, bo po co? Tak samo strasznie dzisiaj ciężko jest ogólnie wrzucać mi filmy, bo wrzuciłem film Zmartwychwstanę, oto biała ściana, dziękuję, do widzenia. I ja liczyłem, że ten film zdobędzie trochę więcej wyświetleń. No bo macie rację, to było takie przymusowe, ale nie chciało mi się brać kolejno brać i znowu szukać tego. Szukać wolnego czasu. No to nagrywam wam wszystko tutaj. Jeszcze chciałem wrzucić jutro ten odcinek, ale zakładam, że. Ej, w sumie jestem głupi. Mogę to wrzucić wtedy, kiedy wszyscy wyjdą po szkole prawdopodobnie, bo wtedy będą mogli zobaczyć mój film. W ogóle w jednej szkole, jak miałem, chodziłem do szkoły, to zgadnijcie co. Tam wychodziliśmy o. Uwaga, uwaga. Macie cztery odpowiedzi. O 15, o 14, o 17 i 18. Tak? O 17 wychodziliśmy. Jezu, wyobrażacie sobie to? Od chyba 9 do 17 to w sumie. Dobrze myślę? Nie, nie. To 8 godzin praktycznie? Chyba. W ogóle wy tak samo macie, że
są jakieś łatwe działania i wy je później zapominacie, bo już mówicie sobie, Jezu, one są tak łatwe, że nie warto je zapominać, tak mam. I to jest bardzo złe. Kogo mamy na blackliście? Doktora Człowiek Szpadel, Sheld Chopera, Stinky Pila, Hudson Gibb. W ogóle mam pytanie. Czy tak samo wam się nudzi w szkole na przerwach? W ogóle mam jeszcze jedno pytanie. Czy macie w szkołach ławki na korytarzach? Jak tak, to macie szczęście, bo u nas nie ma. Ból. Naprawdę, to jest takie... Czemu nie mamy ławek? Och, znudzony dźwięk. Bo musimy siedzieć na podłodze i to jest takie zabawne, bo pokazałbym zdjęcie, ale nie mogę. I ten. I wszyscy siedzą pod jedną ścianą praktycznie. Wyobraźcie sobie to. W ogóle nie wiem, czy u was tak jest, ale my mamy szatnię w tym, w piwnicy, dosłownie. Ale i tak jest lepsze niż ścisk w tamtej szkole, co wcześniej byłem. Dźwig. W ogóle mam jedno pytanie. Kiedy nudziliście się na jakimś... Jakiego... Jeżeli na przykład kupujecie mówicie rodzicom, ej... Albo nie, inaczej. Zapytajcie się rodziców, co by wam kupili na urodziny, gdybyście mieli... Na przykład, co by na urodziny wam kupili, gdybyście mieli, nie wiem, 90 lat? Ej, w ogóle wiecie, jak być nieśmiertelnym? No ja wiem. Jeżeli dobijemy pod tym filmem... Jeżeli dobijemy pod tym filmem... Oś, 10 łapek w górę. Powiem wam o tym w następnym filmie. Nie żartuję, naprawdę powiem wam. Ogólnie... Dziwi mnie to, jak na przykład... Jezu, a o czym by tu pogadać? Bo ten vlog jest taki na szybkiego, bo... 22. That makes sense. Jedyne co robię, to oglądam teraz Gimpera. Leżę pod kocem. No i tyle. W sumie to koniec tego vloga. Chciałem tak samo powiedzieć, że czekałem jutro na was. 3 filmy. Albo i więcej. Bo ja nie jestem tym youtuberem, który się odciąga z nagrywaniem filmów. Typu, o Jezu, jakie to ciężkie. Rozumiem, na komputerze się najpewniej trudniej nagra, bo trzeba wszystko ustawić. Kamerkę. Jeszcze trzeba... Wiecie, moim zdaniem youtuberzy powinni szybciej rzucać filmy, bo jak mają włączoną kamerkę, to moim zdaniem oni 2 dni ślęczą nad tym, by przygotować sobie kremiki na włosy nałożyć, wziąć się jakąś czymś posmarować na twarzy. No, tak to moim zdaniem wygląda, że oni się upiększają 2 dni, a potem 4 dni niewrzucania filmów, o i nagle wrzucą film. Czyli w sumie 6 dni, 2 dni się pielęgnują. I jeszcze 4 nie wrzucą, no to tak, 6 w sumie dni nie będzie filmów. Więc no. Jedyne co mogę teraz powiedzieć, to jedyna w swoim życiu rzecz. Folder zapisuje zepsuty, więc trzeba go szybko naprawić. Bam, 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 bam.